Siema, witam was w Screwdrivers. I co, dzisiaj będziemy pokonywać następnego bossa, tak by tego Queena, no. Że wszędzie zrobimy cały ten syf, którym teraz krążę myszką nad nim, tak. Jestem super w komentarzy. A mniejsza, czy ja chcę jeszcze jakoś naprawiać, znaczy no. Czy ja chcę jeszcze coś przerobić jakoś moje auto? A w sumie jeszcze muszę, tutaj zapomniałem dodać tego. Kapacitator. Powiem wam szczerze, że po ostatnich filmach doszedłem do wniosku, że jestem trochę za głupi na tą grę, ale mniejsza. Może jakoś ją przejdziemy. Więc co, czego by tutaj zacząć? Możemy zacząć od tego, bo to wygląda na jakiś wyścig, który potrafimy wygrać. Bo reszta brzmi, nie wiem. Trudno, nie wiem. Więc co, lecimy. Trochę w to nie grałem, więc nie wiem, zobaczymy. Jedziemy. Nie no, moje auto jest za szybkie dla nich, co jest? No nie wiem, że tak szybkie, oni jeszcze wszyscy mają te opony do asfaltu, ja mam opony offroadowe, więc ja nie wiem jak oni są tacy beznadziejni. Ewidentnie nie mają takiego dużego mózgu jak ja i mają gorsze pojazdy, ja wam mówię. Nie, o nie! Jeszcze raz. Naszła mała miskalkulacja i nie wiem. Zwalam wszystko na zawieszenie, mówię wam. Jedziesz auto, jedziesz, a tu ma przyspieszenie, masakra. Spróbuję jakoś mniej chaotycznie w zakręty wjeżdżać. Może tym razem nie odbije się przepaść, nie wiem. O, tu było, to tutaj chyba wypadłem, więc tu powoli. To tu tyle skrętów. Moje auto nie skręca w ogóle, o co wam chodzi? O. Nie no, gość mnie dogania, nie ma gnoju, nie ma. Ja mam lepsze auto od ciebie, nie ma. O, offroad, ty masz opony nieoffroadowe, ja wygram to. Czemu ty masz taki fałmak, to ty odwalasz? No nie, on to wygra. On nie mówcie, że to wygra. Nie, gościu, nie. Co nagle tak się odpalił, co jest? Znaczy jesteśmy w drugim okrążeniu, więc może jeszcze go, nie wiem, jakoś... prześcignę, nie wiem. Choć będzie ciężko, bo on umie lepiej skręcać, a mi to ekstremalnie nie idzie. Nie no, my tego nie wygramy, ten gość jest za dobry. To jest. Dajesz auto, dajesz. Masakra. No nic, no gość ewidentnie był za dobry dla nas. Ale przynajmniej drugie miejsce. Dostaliśmy dużo pieniędzy. Czym on w ogóle jechał, że on taki dobry? Co jest? To był ten zielony. A nie mogę się przyjrzeć mu, no nic. Ale nie, on wygląda skomplikowanie. Dobra, co tu jeszcze jest? Acceleration Contest. No my mamy, dobre przyspieszenie w sumie. To możemy to spróbować. Tu jest też jazda pod górę, my mamy napęd 4x4. No to powinno się udać, lecimy. Nie wiem ile tutaj potrzeba na złoto. Jedziesz auto, jedziesz! Wytrasa prędkość, nie. Tak, dostałem brąz, czy to dostałem? A dostałem silvera. Czekaj, jaki potrzebuję wynik na złoto? 10, a tu ja prawie to miałem. Co jest? Gdyby nie te 376 milisekund, to bym to zrobił. A próbujemy jeszcze raz. Może się uda tym autem. Dajesz, uda się. Nie, dasz radę auto, nie spowalniaj się tak. No nie. Nie no, to auto nie da rady. No za mało mocy ma, Czekajcie, ja mam rozwiązanie na nasze problemy. Jak nie wiadomo co zrobić, to trzeba dodać następny silnik. A kupiłem już. No dobra, one są tanie, dobra, to możemy je kupić. Dobra, to musimy tutaj jakoś to poprzerabiać, to ja to szybko zrobię. No dobra. Jakoś to wszystko przymocowałem. Jak to teraz wygląda?
No i mamy ewidentnie więcej mocy. Z tą mocą może się udać. I mam 88 koni mechanicznych, nie no. Mam już więcej koni mechanicznych niż Honda Jazz z silnikiem 1.2. Dobra, teraz musimy zdobyć złoto. Na 100%. Nie ma bata, że nie zdobędziemy. Jedziesz. O, jest boost. Jest dalej. Jedziesz. O, jedzie teraz 90. I o! Jest! Udało się! Uff. Widzicie? Jak wasze auto jedzie za wolno, to musicie dodać więcej silników. Polecam. Dobra, czy tutaj są jeszcze jakieś wyścigi, które... No, w których potrzebujesz przyspieszenia? Dlatego potrzebuję lepszego V-Maxa. Nie wiem, spróbuję to really. Nic fajnego za to nie dostanę, ale mniejsza. Na tym powinno bardziej ten... No, przyspieszenie powinno, nie wiem... Być ważne, tak. Gdzieś jedziesz? Oj, dawaj, czemu to nie robi skrętów w ogóle? Nie, jeszcze raz. A ten skręt tak beznadziejnie zrobiłem, że aż muszę zestartować. O. Jedziemy z tymi dodatkowymi silnikami, to nawet fajnie pod górę jedzie. A ten V-Max nas strasznie ogranicza, no. Nie, ty chamie. Ty absolutny chamie, co ty odwalasz? Ej, on ma chyba biegi, o nie. O nie. No tak, on ma biegi, to ja się nie dziwię, że on nas prześciga. I on ma 4 silniki te dobre. Jak ja mam z nim wygrać? O. Dobra, muszę po prostu używać mózgu. Dobra. Jakoś robię te zakręty. Ledwo, ale jakoś robię. Skręcaj, złomie, skręcaj. O nie. Ten skręt tak źle zrobiłem, że za chwilę tamten gościu nas prześcignie jak nic. Dobra, hamuj. Skręt. Rób ten skręt. Dobra. No my to wygramy. Jak teraz mnie prześcignie, to się załamie psychicznie, wam mówię. Wtedy będzie koniec. Dajesz, jedziesz, auto, jedziesz. Dajesz, no. O! To jest złoto, tak? No i pięknie. Ja jestem za dobry w tą grę, ja wam mówię. Ja jestem super, ja po prostu jestem taki dobry. O, dostałem, bo ja dostałem te panele za to, dobra. Jeszcze mi został ten jeden wyścig do zrobienia. I za ten wyścig dostanę dużo fajnych rzeczy. Dirt Wheel Medium na przykład. To powinno mi zwiększyć V-Max. Więc to by się przydało. A reszta rzeczy to jest takie niepotrzebne, mniejsza. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, że ten mój słaby V-Max wystarczy. Choć tu, a nie, tu jest małe rozpędzenie. Dobra, tu mi wystarczy przyspieszenie. Dajesz. Złoto. No nie. Co tutaj muszę zrobić? Maszynę latającą, czy co? Nie, ja to robię jeszcze raz. Ja to muszę zrobić. Dostałem suspension. Super. I dirt wheel medium. O, to będzie dobre. I piston. No, tego nie będę używał, bo do tego potrzeba dużo mózgu, więc nie. Aha, dostałem w ogóle wszystko, a to fajnie. Dobra. A i tak muszę to zrobić złoto. Nie, dobra, dalej nie polecę. Chodź, czekaj. Mam pomysł. To jest mój pomysł. Wycofamy się chamsko i oszukamy. Powiedzcie mi, że to jest złoto. No, to jest złoto, widzicie?
Wystarczyło trochę oszukać. Ja za chwilę zrobię już to. To nie szybko, już mogę nawet tego Kinga zrobić. Szybko mi to idzie, po prostu jestem za dobry na to, za dobry jestem na to. To ja muszę jeszcze ten zrobić, wyścig na złoto. Bo ja potrzebuję zrobić wszystko na złoto, nie Abata. Tylko tego potrzebuję VMAX. Najłatwiej, no to jak mógłbym spróbować zastosować te większe koła. To powinno naprawić mi parę rzeczy. Tylko nie wiem, one są drogie czy... Dobra, kupimy je, one nie są takie drogie. I tak mamy już trochę pieniędzy. 4, tak? One są duże. Z nimi powinno się też w sumie lepiej skręcać. I jaki VMAX? Aha, 111. No to nie jest zły większy VMAX. Nie no, super, super. Jakby tu jeszcze zwiększyć VMAX, bo nie mam pojęcia. Jakbym z przodu dał tą większą zębatkę. A choć zanim to zrobię, to może jeszcze zrobię bossa. Bo żebym nie popsuł sobie auta przed tym. A najpierw zobaczymy, jak to w ogóle na free drive działa. No, jeździ się tym jeszcze gorzej niż przedtem. Znaczy no może trochę lepiej skręca, nie wiem. Nie wiem. Trochę śmiesznie wygląda z tymi gigantycznymi oponami ten pojazd, masakra. Nie no dobra, może bossa zrobimy na tych oponach. Może być, może być. Może się uda. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Nie wiem, ten pojazd wygląda bardzo mocny. Dobrze będzie, co tam się przejmuje, robimy to na spokojnie. Co się będę przejmował, robimy to. Ma beznadziejne przyspieszenie, my to zrobimy na spokojnie. Nie! Jeszcze raz, nic nie widzieliście. Jedziesz, jedziesz. I powoli w ten skręt. Dobra. Dobra, dobra, jakoś idzie, teraz jakoś idzie. A ten już ma depresję, nie no. Nie, nie. Oj. Jakim cudem to auto ma takie duże koła, a to cały czas nie jest przyczepne. Auto to jest żart. O nie, tu jest za ostry skręt. Dobra, trochę wytracimy tutaj czasu. Ale nie wiem czemu ci bossi zawsze są strasznie łatwi. Oni w ogóle nie wiem. Normalne wyścigi są o wiele trudniejsze od tych całych bossów. Powinni to jakoś utrudnić. Wiem, że to jest jeszcze cały czas wczesna wersja tej gry, a no ale no... Nie wiem. Jak 18 byłem... O no. On strasznie w tyle został, co jest? O, dostałem ten jej pojazd. Tylko pewnie mi go strasznie ten... Wezmą z niego wszystkie fajne rzeczy i dadzą mi jakiś syf. I co, dadzą mi ten pojazd w całości, czy sobie ukradną parę rzeczy? No ukradli większość auta, co jest? Nie, nie. To auto nie wygląda tak jakim jechał boss, co jest? To ma 15 koni mechanicznych. Wy żartujecie. Ja mam takiego czegoś, wy chcecie, żebym czegoś takiego używał? Nie no. Dobra, to ja zrobię to, co mówiłem z różową strzałą, czyli wezmę tutaj tą największą zębatkę dam. I może i to zwiększy VMAX, że z tyłu będzie... Że tył będzie mi robić przyspieszenie, a przód będzie mi robił VMAX. To raczej się nie uda, ale spróbujmy. Mam pomysł jeszcze lepszy. Po co dawać, po co jakieś elektryczne słabe silniki dawać? Jak mogę dać tutaj jeszcze dwie benzynówki i będzie pięknie, to ja będę się w jakieś elektryki bawił. No i pięknie. I teraz jaki jest VMAX? Jak się nic nie zmieniło? O, zmieniło się. Teraz mam 178. I to wygląda trochę beznadziejnie, ale może być, może być. To tam do tyłu jeszcze dodam, zmienię ten silnik na... Ten lepszy elektryczny. Czemu to jest wszystko na tył? Potrzebuję, żeby centrum masy było bardziej naprzód, powiem wam. Więc mogę skorzystać z czegoś o nazwie
Downforce, tak, zainwestujemy w Downforce. Więc tutaj damy dwa takie cusie i... To mi nic nie dało. To może jeszcze trochę pogorszyło? Dobra, spróbujmy zrobić ten wyścig. A czekaj, najpierw pójdziemy jeszcze na tego, Free Drive'a. I zobaczymy, czy tym w ogóle da się jeździć. No powiem wam, że szybko... No w miarę szybko się rozpędza niby. O nie! O nie, tym autem się jeszcze gorzej jeździ teraz, co jest? Nie! O boj, jakbym usunął Downforce. Ej, czemu bez Downforce'u się lepiej jeździ, co jest? To auto w ogóle nie skręca, ale nie wiem, dobra. Wniosek, Downforce to jest... Nie polecam Downforce. Dobra, nie wiem, czy tym pojazdem mogę wygrać, to nie wiem. Dobra, próbujemy. Jedziesz. I tak mam lepsze przyspieszenie od tych złomów innych. Dobrze jedzie. Mam nadzieję, że mi się kamera nie zepsuła, bo w sumie dawno nie sprawdzałem. Ja przez to, że mi się ciągle ostatnio kamera psuje, teraz mam ciągle schizy, że mi się znowu zepsuje. I będę miał i teraz... Może się za chwilę okazać, że to nagranie jest bez kamery. Ja polecam. Oboj... Wyleciałem, no. Dobra, sprawdzę przynajmniej, czy kamera działa. Kamera działa, dobra. Jest git. To resetujemy, polecam. Dobra, jedziemy. Tym razem się uda. Tym razem nie kliknę escape'a i nie zlecę. Ze skarpy, nie wiem. Ale żebym drifta zawalił? Nie no. Czemu ja zawsze jak jakieś auto stworzę, to tym się beznadziejnie jeździ, coś. Znaczy, no jakoś się tym jedzie, no ale jakoś, nie wiem. Nie jakoś super. Skręcaj, złomie. No nie. Dajesz. O. Czasami, to auto ma O, co je? Czemu to się tak rozwaliło? Chwilę nie patrzyłem na ekran. No nie, ominąłem checkpointa. Pff, jeszcze raz. Wy nic nie widzieliście. To się nie wydarzyło. Ja się nie przyznaję do tego podejścia. Może muszę temu autu jakiś większy rozstaw zrobić? Zrobić, żeby to auto było jakoś bardziej, nie wiem, szersze? Nie! Muszę przestać się zamyślać. Jeszcze raz, tym razem nie zamyślę się tak jak przedtem. Dobra, skup się, Krzychu. Nie! Czemu to... O, to tak leci na tył. Znaczy na przód leci, co? Tak. Jeszcze. Aktualnie mam teraz tryb pełne skupienie na wyścigu. A mi już przód rozwalili, nie no. Chamy. Jednak te cztery silniki z przodu mają swoją wagę. Nie! Znowu się zamyśliłem, no nie. Dajesz, skręcasz, auto skręcasz. No skręcaj. Nie, ty złomie, Nie, ty chamie, nie wygrasz tego. Nie ma bata, że ty to wygrasz. Nie, ja pierwszy tam dojadę. Nie, kur... Nie, czekajcie, ja muszę coś zmienić w tym aucie. Ja to tak nie może być. Czekajcie, ja mam pomysł, jak to zrobić. Weźmiemy downforce, ale... Damy go na tył, tak. Pięknie. Jak to teraz jeździ? Jak to teraz będzie bez... Mam nadzieję, że to będzie teraz dobrze jeździć. No teraz tym się lepiej jeździ, no. Znaczy, jeszcze gorzej skręca, no. To jeszcze gorzej skręca. Czekajcie, mam jeszcze jeden pomysł, jak poprawić skrętność. To może być zły pomysł, ale co by się stało, jakbyśmy zrobili tylną oś skrętną? Zobaczymy. Może zadziała? Oj, teraz jest śmiesznie, tyle wam powiem. Może jest trochę lepiej.
Nie wiem. Dobra, spróbujmy zrobić ten wyścig. Może tym razem się uda. Jedziesz, jedziesz. A tym autem cię teraz śmiesznie prowadzi. Auto cię tak teraz śmiesznie prowadzi. Hamuj, hamuj. A przynajmniej teraz lepiej skręca. A czy i tak od pewnej prędkości już w ogóle nie skręca, ale no. Jest dobrze, jest lepiej. O, jest gorzej. Dobra, dajesz, jedziesz, jedziesz. Nie, co ja zbudowałem? Nie, to auto to jest zbrodnia przeciw ludzkości, co jest? Nie, nie, ja rezygnuję z tej tylnej osi skrętnej. To nie może, to nie jedzie dobrze. Dobra, i teraz może się uda. Nie no, wszystkie wyścigi inne zrobiłem w 5 sekund, dlatego nie mogę, nie wiem, zrobić do końca. No, dajesz. Dobra, i hamujemy do zera, żeby to skręciło. O, skręcasz. Uff. Powiem wam, to auto jest dobre do jechania prosto. Ale do skręcania w ogóle. Dobra, teraz na tył bardziej leci, nie już na przód. Więc jest dobrze. Jest dobrze. Już się nie rozwalam na wertepach. Nie no, my to wygramy teraz, nie no. Mamy ten, 8 sekund zapasu. Jak teraz czegoś nie odwalę, to raczej to wygramy. Teraz trochę leci na tył to auto, za bardzo nawet. No i pięknie, to jest złoto, tak? No, dziękuję. Dobra, to zanim jeszcze skończę. O, ty, odblokowałem Beama. Aha, dobra. Dzięki, I guess. Nie, tego akurat nie potrzebowałem, ale mniejsza. Gear shift! I większy downforce wing. Nie no, dobra, ale z tymi, z biegami to ja się będę bawił w następnym filmie, powiem wam. Ale czy my chcemy to odblokować? Dobra, spróbujmy to odblokować. I guess, jak to jeszcze jest, bo nie wiem, czy to się nie zmieni. Choć teraz jak, nie wiem, czy teraz zrobimy ten wynik z tym autem, bo już nie jest tak, bo już tak dobrze nie przyspiesza. A nie, dobrze jedzie. Te jednak cztery silniki dają swoje. Dziękuję. Teraz mamy ten większy downforce wing. I gear shift 2, no to będzie ciekawe, to będzie ciekawe, nie potrzebuję introduction. Sobie jakoś poradzę, ale powiem wam, że jak my chcemy tutaj skrzynię biegów zrobić w tej grze, to będzie ciężko. Tyle wam powiem. A właśnie ekstremalnie trochę przedłużam, ale chcę jeszcze coś sprawdzić. Kupię jeszcze te dwa malutkie te wingety, czy jak to się tam nazywa. I walne jest przodu i zobaczymy, czy teraz to trochę poprawi skrętność w sumie. Jeszcze zanim zakończę ten film, jeszcze to sprawdzę. Może trochę. Cały czas beznadziejnie skręca, ale może troszeczkę lepiej, nie wiem. Dobra. To wiem się, że to już na tyle. W następnym filmie będę musiał ostro kombinować, jak chcę zrobić jakąś skrzynię biegów. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, jak ja chcę to auto przerobić na, nie wiem, auto z biegami jakimiś. Będę musiał chyba nowe auto zrobić. Mniejsza. Się zobaczy. Chyba już nie przedłużam i co? Dziękuję za oglądanie. I nie wiem. Siema!